Gmina Bałtów i gmina Ćmielów to dwa jedyne samorządy, które otrzymały wsparcie finansowe w drugim rozdaniu środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dla Bałtowa informacja o przyznaniu ponad 3 milionów złotych to ogromna szansa na rozwój. Środki są to bardzo ważne, między innymi również dlatego, że w pierwszym rozdaniu, gdy na terenie naszego powiatu, między innymi na Krzemionkach, były rozdawane promesy mówiące o wysokości wsparcia w pierwszej transzy, gmina Bałtów otrzymała najmniejszą pomoc w wysokości 500 tysięcy. Były samorządy, które miały dziesięciokrotnie, siedmiokrotnie więcej. My przyjęliśmy to z zadowoleniem i z pokorą, ponieważ każde środki są potrzebne. Wtedy wskaźnikiem było wysokość planowania inwestycji w danym roku. Gmina Bałtów, ze względu na to, że jest gminą najbardziej zadłużoną w wysokości zadłużenia do budżetu, dostała najmniejsze środki, ponieważ mało planowała w tym czasie inwestycji. Dzięki środkom finansowym na terenie gminy Bałtów przeprowadzone zostaną trzy ważne inwestycje, mianowicie przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maksymilianów, opiewająca na 550 tysięcy złotych. Kolejno rozbudowa budynku gospodarczego w Skarbce, gdzie mieści się zakład usług komunalnych, dbający o porządek w gminie. I tutaj na ten cel przeznaczone zostanie 800 tysięcy złotych. Trzecią i najbardziej kosztowną inwestycją jest budowa kanalizacji w Okole. Na ten cel gmina otrzyma 2 miliony złotych. Cieszę się i serdecznie dziękuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i parlamentarzystom. I tu wymienię senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, pani poseł Agata Wojtyszek. Duża pomoc i wsparcie pani minister Anny Krupki było w tym również, aby gmina Bałtów uzyskała te środki. I co niezmierne ważne i z czego się cieszę, że rząd, planując takie środki, patrzy w sposób zrównoważony, że w pierwszej turze dostały samorządy bogatsze, ale nie ominął też samorządów biednych jak gmina Bałtów, przez co w taki zrównoważony, równy sposób będą się mogły i te samorządy biedniejsze rozwijać i nie popadać w stagnację. Pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych mają być również impulsem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy sytuacja gospodarcza jest po prostu zła. Celem tych środków niewątpliwie jest pobudzenie gospodarki i zniwelowanie niekorzystnych zjawisk, jakie będą w gospodarce przez COVID. I jak powiedziałem, w pierwszej turze dostały większe samorządy gminy, w drugiej turze mniejsze, po to, żeby cała polska gospodarka została rozpędzona do tego, aby były jak największe przychody również do budżetu państwa. Jak zapewnia wójt Hubert Żądło, procedury przetargowe niebawem ruszą, a rok 2021 dla gminy Bałtów będzie rokiem ważnych inwestycji.